Witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Na początku ogłoszenie. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą nad projektem, śmiało piszcie, dzwońcie. Jesteśmy otwarci na propozycje. Na kanale jest wiele przykładów współpracy, informacje kontaktowe w opisie filmu. Dzisiejsza historia różni się od ostatnich, bo jest na temat naszego sandbota, urządzenia do piaskowania na mokro. Siedzę sobie przy maszynie, zajmuję się ważnymi sprawami, aż tu nagle pojawia się Karol i mówi: widzę, że planujesz kolejny odcinek, ale chodź, dawaj, jedziemy na wycieczkę, zawieziemy klientowi sandbota. Myślę sobie, super, nagram odcinek z możliwości zastosowania sandbota i pokażę go w realnej, rzeczywistej akcji. Sprzęt zapakowany, jeszcze tankowanie i jedziemy. Zanim dojedziemy na miejsce, krótki materiał z ostatnich testów, które przeprowadziliśmy na terenie naszej firmy. Celem tego testu było sprawdzenie dla klienta, czy hydropiaskarka uwydatni strukturę ciętego kamienia. Dojechaliśmy na miejsce. I wiadomo, kawusia, pitu-pitu i bierzemy się do roboty. Wyciągnęliśmy sprzęt, następnie wszystkie potrzebne media zostały podłączone, po czym Karol przeprowadził szkolenie, jak używać tego urządzenia. Panowie mieli przygotowane ciekawe ścierniwo, którym był korut. Jest to jedno z najtwardszych ścierniw, ma 9 w skali Mosza. W późniejszym czasie również zasypaliśmy zbiornik piaskiem. W tym miejscu maszyna będzie wykorzystywana do czyszczenia elementów naczep, felg, swarby oraz rdzy. W przeciwieństwie do suchej piaskarki nie jest wymagane specjalne pomieszczenia i nie ma zagrożenia nabycia się choroby, jaką jest pylica. No. Po powrocie oczekiwało mnie jeszcze jedno zadanie. Reprezentatywne zdjęcie nowego miejsca. Przy tym zadaniu była ostra konkurencja, mianowicie iPhone prezesa. A oto mój rezultat. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!